Pani Bogusława Witer, doradca naukowy Dermservice. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry. Taki czas przedświąteczny, a więc chyba trzeba porozmawiać przede wszystkim o prezentach. O prezentach, które dostajemy bardzo często i nie wiemy, co z nimi zrobić. Wszyscy jesteśmy dziećmi i wszyscy kochamy prezenty. No tak, to prawda. Nie, tu nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Fantastyczną formą prezentu są kosmetyki i kochamy otrzymywać kosmetyki. Tak, to jest dobry prezent, jeśli jest trafiony. To jest bardzo trudny prezent, wbrew pozorom. Ważne, żeby to nie był taki przychodni prezent, że damy i po jakimś czasie wróci do nas po pół roku, nieruszony, zapakowany. To powinien być przede wszystkim prezent bezpieczny. Dobrze, jeżeli daną osobę znamy i wiemy, jaką ma skórę, co możemy jej podarować, ale też do końca nie wiemy. Każdy ma swoje tajemnice i też nie chce o pewnych mankamentach skóry opowiadać. Raczej chce to zakryć, zachować dla siebie. Natomiast co ja bym sugerowała? Aby nie kupować prezentów, kremów, które mają substancje potencjalnie drażniące. To nie znaczy, że to są złe kosmetyki, wręcz przeciwnie, one mają silnie działające składniki, które dają fantastyczne efekty, ale my nie wiemy, czy na przykład kwasy glikolowe, alfa-hydroksykwasy będą dla danej osoby odpowiednie, czy dany krem będzie odpowiedni. Więc starajmy się kupować kosmetyki naprawdę bezpieczne, czyli takie, które zawierają substancje bardzo korzystne dla skóry, mało drażniące, takie, które naturalnie w skórze występują. Czyli jakie? Na przykład mamy bardzo dużo, bo oferta jest przeogromna i naprawdę jest bardzo dużo, bardzo dobrych kosmetyków. Na pewno za 10 zł dobrego kosmetyku nie kupimy. No, to musimy się, z tym liczyć. Takie bezpieczne substancje to na pewno wszelkiego typu olejki, kolagen w kosmetyku, to kwas hialuronowy, który jest absolutnie cudowny, nawilża, działa przeciwpodrażnieniowo, koi, i nie szkodzi łagodzi. Nikomu. Nie szkodzi, oczywiście. Z tym tylko, że nie można od tych substancji wymagać tego, czego one nie są w skórze, czego nie są w stanie skórze dać. Czyli nie liczmy na to, że jak kupimy kwas hialuronowy, to tak jakbyśmy poszły do lekarza medycyny estetycznej i zostały ostrzyknięte. Nie, nie takie jest zadanie tego kosmetyku. Ten kosmetyk ma skórę nawilżyć. Bo to są substancje, które zostają na powierzchni skóry i mają za zadanie tę skórę nawilżyć. A nawilżenie to jest dla skóry niezwykle istotne. Skóra sucha, nienawilżona, to skóra, która brzydko wygląda, szybciej się starzeje, zaczyna chorować. Czyli mamy te wszystkie dobre substancje. Fantastyczne substancje. Poza tym nie zapominajmy o tak zwanej fazie tłuszczowej. Jest okres zimowy. Nawilżenie skóry polega nie tylko na dostarczeniu jej substancji nawilżających, ale przede wszystkim zatrzymaniu parowania wody. Czyli musimy zwrócić uwagę na bardzo dobre tłuszcze, które są w kremie. Bardzo dobrym, bezpieczną taką lipidem jest skwalan, który naturalnie występuje w naszej skórze. Są niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe. Natomiast czego się wystrzegać? Na pewno nie powinny być tam substancje, na pewno nie powinny być kwasy. Substancje keratolityczne, czyli takie, które złuszczają na skórę, bo my nie wiemy, czy dana osoba jest tuż po jakimś zabiegu, który jest przeciwwskazaniem do stosowania kwasów. Bardzo ostrożnie musimy też podejść do witaminy A,
która jest fantastyczną witaminą. Wydawałoby się, że bezpieczną. I ona jest bezpieczna, ale niektóre osoby, przede wszystkim ta witamina działa. Działa jak lek przeciwstarzeniowy. Zresztą to jest jedyna witamina, która jest wpisana na listę leków przeciwstarzeniowych. Ale ostatnio są, jak coś działa, to kochamy tego nadużywać. W związku z czym niektóre osoby zaczęły reagować alergicznie. Więc jeżeli wybieramy krem z witaminą A, musi to być krem medyczny. Czyli dobrze byłoby zapytać w aptece albo naszą... Raczej nie. Lekarza medycyny estetycznej, dermatologa, zaufaną kosmetyczkę, kosmetologa możemy zapytać, czy to jest krem bezpieczny. Ale bezpieczna jest witamina E. Fantastyczna, odmładzająca, wzmacniająca błony komórkowe. Taka też witamina młodości, bardzo silny antyoksydant. Ciekawą substancją jest witamina C. I tam rzeczywiście, gdzie możemy witaminy A stosować, to stosujmy, bo efekty będą fantastyczne. Wobec tego idziemy kupić prezent. Na czym się powinniśmy skupić? Podsumujmy. Przede wszystkim przeczytać na pudełku. Przeczytajmy skład. Sprawdźmy. Wykluczmy od razu te kremy, w których są jakie składniki. To też jest bardzo... Nie do końca tak. Bardzo trudno, ale na pewno wykluczmy wszelkiego typu substancje drażniące, a do takich należą kwasy, które są fantastyczne przy zaburzeniach rogowacenia, ale w prezencie może ich nie dawajmy. Nie zapominajmy również o kosmetykach do ciała. To też jest fantastyczny prezent, bo my się koncentrujemy na twarzy, na szyi, no ewentualnie na dekolcie, ale co z ciałem? Ta skóra w okresie zimy też się przesusza, więc pomyślmy o ciekawym kosmetyku do ciała, pomyślmy o dobrym kosmetyku do powiek. Ale może o powiekach to powiemy innym razem. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.